Ostrowieckiej Grupy Aktywnych Rowerzystów nie mogło zabraknąć podczas drugiej edycji akcji Rower Tak, organizowanej przez radnych Kamila Stelmasika i Piotra Maja z klubu prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Na rowerze pojawił się również sam prezydent. Mój udział dzisiejszy symboliczny. Ja zacznę od tej grupy spacerowej. Nie ukrywam, że nie pokuszę się dzisiaj z tymi zawodowcami na rywalizację. Prezydent Jarosław Górczyński, choć jeszcze w rowerowym przedszkolu, to dla zapalonych rowerzystów deklaruje wsparcie. To z pewnością się przyda. Środowisko udowodniło, że jest prężne, a i pomysłów im nie brakuje. Celem tej akcji jest właśnie taka próba integracji całego środowiska rowerowego, porozmawianie o tych naszych najważniejszych problemach, jak bezpieczeństwo poruszania się po mieście, ścieżki rowerowej, infrastruktura rowerowa itd., itd. Dzisiaj chcemy również przy takim spotkaniu właśnie ogniskowym na Czarnej Glinie, gdzie dzięki nadleśnictwu mamy to miejsce na ognisko, porozmawiać właśnie o tych wszystkich problemach, ale przede wszystkim przedyskutować sobie temat stacji naprawczych do rowerów, które, jak wiemy, będą ustawione w naszym mieście. Rowerzystów jednoczy kwestia ścieżek rowerowych. Chcą móc bezpiecznie poruszać się po mieście. Wspólnych tematów wymagających przedyskutowania nie brakuje. Ta infrastruktura rowerowa, o tym też się postaram się powiedzieć i o tym byśmy razem wspólnie przeprowadzili ten audyt ścieżek rowerowych i zwrócili się wspólnie do władz, by jednak o tą infrastrukturę rowerową w naszym mieście zadbać. Spotkanie w ramach akcji Rower Tak ma przede wszystkim zjednoczyć środowisko rowerzystów z powiatu ostrowieckiego. To, sądząc po ilości uczestników, udało się. Myślę, że to jest pierwsze spotkanie w Ostrowcu wszystkich tych grup rowerowych, a mamy ich kilka, które jeżdżą na terenie Ostrowca, bo oczywiście no, każdy ma różne cele. Jedni jeżdżą spacerowo, jedni jeżdżą wyczynowo, niektórzy jeżdżą sportowo. Jednak wszyscy, łączy nas jedno. Rower, który ma dwa koła, dwa pedały i to jest wspólne dla wszystkich mieszkańców, czy Ostrowca, czy powiatu ostrowieckiego. Także ten cel nas łączy. Chcemy, żeby po prostu się poznać, bo takie pytania padają na forach, czy w Ostrowcu kto jeździ, gdzie, z kim się można spotkać, gdzie się można wybrać. Dzisiaj jest ta okazja, że grupy się zaprezentują. Rowerzystów w Ostrowcu Świętokrzyskim przybywa. Mieszkańcy dostrzegają korzyści płynące z jazdy. W moim przypadku najlepszy trening cardio, ponadto dobrym panaceum na, przyznam się szczerze, na cukrzycę. Po prostu jest to drugi po insulinie lek powodujący zmniejszenie ryzyka powikłań. Ostrowiec Świętokrzyski z całą pewnością zasługuje na miano miasta rowerzystów. Wiele wskazuje na to, że stanie się w przyszłości miastem dla nich przyjaznym.